Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Janginoku. Jesteśmy w kolejnym odcinku DBD z komentarzem Ugoś. Dzisiaj Wiedźma. 8 ranga, poziom 50. Co prawda pełna gama perków, gdzie tutaj Gosia wybiera sobie ruinę, wyzwanie pielęgniarki, psa gończego oraz Noet. Jeżeli chodzi o addony, to zwiększenie dystansu teleportacji. No i problemy z terrorem, bo fantomy dają większy zasięg niż postać. No i pudding na punkteczki. Zobaczymy, kto będzie. No i proszę, mamy dwie czarne, Meg i Jake. Powiem wam, że rozgrywka może być ciekawa. Mgła, punkty i punkty. Nic ciekawego. No i proszę, rezydencja rodzinna. Mapa od zjawy. Może być bardzo ciężka tutaj dla wiedźmy, bo przecież wiedźma jest ustawiona nisko na nogach. Jest postacią, która ma pole widzenia niżej. Ale jak widać, może się schować w bambusach, nie będzie jej widać. No, pułapki to też takie mało widoczne raczej tutaj. Tylko 8 ranga, no wiecie, to już wysoki poziom, a wiedźma raczej nie jest postacią na takie rangi. O, pierwszy znak, gen. Gen. Gosia biegnie. I pułapeczka. I pułapeczka. I kolejna pułapeczka. Ciekawe, czy ktoś tu jest teraz. Pac, pac. I po gen. O, następny gen. Ciekawe, czy to sama osoba, która po prostu przebiegła, czy... O, ślady. Gosia zdecydowała się iść do osoby, która robi gena. I pułapka aktywowana. Pierwsza mech na horyzoncie. Okno. No już słychać, że rozwalają pułapki, więc są gdzieś tam zorganizowani, że widzą, że jeżeli jedna jest uruchomiona, to oni już swobodnie sobie biegną. I pięknie. Cios w bambusy. I pierwsza leży. Brawo, Gosiu. Ona ma... Ona jest obsesją, ale nie miała Noeda? Znaczy Noeda może. Co ja mówię, moi drodzy? Nie miała DS-a? Czyli przegapiły moment, kiedy ona przegapiła? Zobaczymy. Gosia obstawia tutaj. Wiadomo, że to nie jest kampienie, a po prostu używanie swoich umiejętności, żeby zapobiec ściągnięciu z haka. Tylko czy się uda? No niestety nie. Tak jak mówiłem, osoby, które już... Wow. Co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie, ile ich tu było. Normalnie akcja ratownicza na pełen wymiar. I czemu, jak ta czarna przebiegła, ta pułapka się nie uruchomiła? Przed chwilą jeszcze ją było widać, a teraz... A, bo ona tu ma targ. Toż to dlatego.
O, proszę, jak się nadziało. Chciał być sprytny. Kolejna osoba. Ale widzę, że Gosia goni czarną. Nie tą czarną, inną. No, tutaj. No, Gosia, mając psa, czego nie traci z oczu praktycznie na dłuższą metę. I palet. Szkoda. Ale i tak będzie jej. I szafeczka. Chodź się schowaj. No jakby tak weszła do szafki, to Gosia by ją wyciągnęła na raz. Byłoby prościej, prawda? No, Gosiu, skup się. I pięknie. Czy to jest piwnia? Gosia się nawet nie rozejrzała, czy to była piwnia, ale... Na wiedźmie Gosia nie ma barwy, co jest dla mnie szokiem, że ona nie używa barwy w tym momencie. Bo ja to, wiecie, mam jeszcze problem, żeby zapamiętać, że trzeba się obrócić, ale nie. Jak widać, wiedzą, że mają do czynienia z wiedźmą. Widać, że są graczami na wysokim poziomie. No, po prostu podeszli wszyscy na kuczkach i ściągnęli bez zaalarmowania. No właśnie. To jest ta różnica. Ale w kiepski sposób się ustawiła, ale dobrze, dobrze. I kolejny haczyk. No nie. Chyba ucieknie gdzieś. Jaka szkoda. Te kamienie to po prostu jakaś porażka tam. Nie gonimy się wokół chamyczka. O, death card. Piękny. No i już. Tym razem nie ma opcji, żeby uciekła. Gdyż spadł pod hak. Brawo, Gosiu. Jak tak dalej pójdzie, to już ją ubijesz. No dobra, mam nadzieję, że tak się stanie bez trochę irytujące. Ktoś pewnie zaraz po nią podejdzie. Pat. Wiecie co, w ogóle wpadłem na pomysł taki. Jeszcze nie gadałem na temat ten z Gosią. Ale wydaje mi się, że powinniśmy nagrywać tak jakby na tym samym koncie, gdyż no... Nie łudźmy się, że 8 ranga, a 15, którą ja mam na swoich, jest... No jest dużą różnicą, tak? Dla Gosi naprawdę jest ciężej, żeby wygrać mecz, czy pokazać swoje umiejętności tutaj. Z ludźmi, którzy są nawiedzeni, wiedzą co robić. O, proszę, i teraz ta druga czarna. Zresztą tamta za niedługo umarłaby na haku, i widzicie, postarali się. Ale wracając do tematu. No, żeby to było, że tak powiem, w równych szansach. No bo jak teraz oglądam te mecze, które są naprawdę wielką różnicą rangową, bo to 8, 15, no to... Ja to mój mecz z palcem nie powiem, gdzie bym wygrał. W sumie wygrałem. Tutaj Gosia naprawdę ma pole do popisu, że tak powiem. Muszę się bardzo postarać.
No bo to już jednak profesjonalni gracze, którzy spędzili godziny, długie godziny. Jak myślicie? Dobry pomysł? Dajcie znać w komentarzach. I ty, Gosiu, też, jak już odsłuchasz i nagrasz, w sensie zmontujesz filmik. O, pięknie. O, Boru. Ale widać, że się bawią, bo mogę swobodnie uciec. No, poczekałem. Ja bym się zdenerwował na miejscu gdzieś. I gdzie ona leży? Na lewo była czarna? To przewidziałem, no. To biegnie. Meg? Gdzie jest tamta czarna? Zgubiła się. Meg przebiega przez budynek. A ten Jake to jest po prostu mistrz. Meg u góry. A Jake to jest mistrz, on robi tylko geny, jest niewidoczny. Raz przyszedł tylko po tą pierwszą czarną i nagle... nie ma. Nie widziałem go od tamtej pory. O, zablokował się bambus, jaka szkoda. No i znowu pięknie. Przydałoby się, żeby gościa zaczął ich eliminować. Bo ten mecz jest jeszcze naprawdę do wygrania. Dwa geny zostały, ale to jest nic strasznego. Jedna czarna ginie na jedno powieszenie, druga też. Meg sobie może powisi. Także gdyby się udało Gosi teraz złapać tamtych, no to już mam mecz w kieszeni. Zobaczymy. I pięknie. Czarna ci pomogła, wiesz? No i pierwsza z głowy. Dzięki, czarna, przydałaś się, serio. Teraz do poszukiwania czarnej. No, czarna też była w takim stanie, że jedno powieszenie i koniec. Gosia. Jeden gen. I pułapeczka. O, w takim ciemnym miejscu w ogóle. No, ślady. Ktoś tu tego gana robi. O, i pięknie. Czarna, która ginie. I pięknie. Ona myślała, że coś będziesz obiegać? Tylko gdzie ona zniknęła? Tu dalej biega w kółeczko. Gdzieś w pole pobiegła. Także no. Houdini.
prostu. Copperfield. Zniknęła. O. A, na szczęście gdzieś tu poczekała. Już powiem wam, że po tym czasie mogło być dalek. Ktoś się w domu skrada. Nie, adrenalina. Gosia, nie daj się. Zabią, zabij. Można jedę. Zabij ich wszystkich. Przydałaby się pułapka. O nie! Zniszczyli Noeda. Gosia już na pewno jest zła. No nic. Została druga brama. Hm? Czarna aż tak ryzykuje? No i proszę. Przecież ty giniesz. A nie jeszcze, to tam ta druga czarna. Widzicie? No ale Gosia teraz powinna, szczerze powiedziawszy, przykampić tutaj jak się da. Bardzo dobrze Gosia rozkłada pułapki, bo nie rozkłada tylko w miejscu, gdzie jest osoba, którą się ściąga, tylko jeszcze dostęp do niej przez jakieś tam ścieżki i drogi. Więc nawet jak ją ściągną i ucieka, no to już aktywuje którąś dalej pułapkę, gdzie można ją dogonić. Czy ja widziałem czarną pod hakiem? Tak, dobrze widziałem czarną pod hakiem. Dobra. Pierwszy tylko po to, żeby poniszczyć pułapki. Nie, nie, Gosiu, nie ruszaj się z tym, nie ma sensu. No i pięknie. No, pozostała dwójka raczej ucieknie. Cóż mogliby zrobić w takiej sytuacji? Chyba, że mają nierówno pod sufitem. No to wtedy jeszcze... Ale to też takie, wiecie, przedłużanie gry niepotrzebnie, nie? Mają szansę uciec, już mają otwartą bramę i stoją. Takich graczy to akurat nie lubię najbardziej, zwłaszcza tego jednego, co się szwenda po całej mapie, wiedząc, że nie ma szans. Albo, że już, wiecie, brama jest otwarta i on tylko czeka, nie? No, w końcu. No, moi drodzy, mecz moim zdaniem świetny. Dwie osoby na 8 rangę. Chociaż, wiecie, Gosia ma usłyszał. Zobaczymy, jaką oni mają rangi. I pięknie, pipek w górę. Czyli zbliżamy się do 7 rangi. O, druga, świetnie. 8, 8 i 14. No, ale mniej więcej 8 ranga wszyscy, no. Jak na taki mecz, bardzo dobrze Gosia zagrała, moim zdaniem. Świetnie to wyszło. Także nawołuję was do tego, żebyście odpisali w komentarzach na mój pomysł. Oczywiście w imieniu Gosi i swoim dziękuję wam za to, że nas oglądacie. I zapraszamy was do kolejnego odcinka. Pa, pa.